Witam Was serdecznie. Słuchajcie, jesteśmy na końcówce tego roku. Bardzo ciekawe spotkanie wczoraj w Gorzowie Wielkopolskim z ludźmi, którzy w dużej mierze chcą zrobić coś, co ma zmienić sytuację polskiego rolnika, a mianowicie podjęli decyzję o, po pierwsze, współpracy między sobą, pomiędzy konsumentem a rolnikiem, promowania polskiej zdrowej żywności, w tym kiszonek od polskiego rolnika, z dostępem, gdzie będzie można kupić tego typu produkt, ale jednocześnie podjęliśmy decyzję, żeby uświadomić polskich konsumentów, polskich obywateli, tych, którzy jeszcze nie są świadomi i chodzą do marketu kupując żywność, żeby zrobili badania. Ponad 20 osób uczestniczących w spotkaniu podjęło decyzję, że zlecają w ALAB Laboratorium, proszę Państwa, badanie na samym sobie, ale jednocześnie na swoich dzieciach będą robili badanie na zawartość glifosatu. To jest podstawowa rzecz, która, proszę Państwa, rujnuje nasze zdrowie, rujnuje kwestie związaną z polskim rolnictwem, a jednocześnie stawia nas w pozycji gorszej, ponieważ markety będą miały podstawę do tego powiedzieć, że przecież to polscy rolnicy, to polskie przetwórstwo stosuje glifosat, no i ten glifosat powszechnie jest obowiązujący w żywności, w związku z powyższym trzeba to zdementować. 80% żywności, które znajduje się w marketach, w tych sieciach wielkopowierzchniowych sklepów Biedronka, Lidla i innych rzeczy, proszę Państwa, są z reeksportu, są importowane do Polski, nie pochodzą od polskiego rolnika. Ta w miarę zdrowa żywność produkowana przez polskich rolników, w tym polska wieprzowina, jest eksportowana za granicę, a w te miejsce wrzuca nam się do Polski syf marketowy. Proszę Państwa, badania, dlaczego robimy badania na zawartość glifosatu w organizmie? Po to, żeby pokazać innym, że 99,9% społeczeństwa w Polsce ma w sobie glifosat. I tutaj powinna się zacząć dyskusja o konieczności wprowadzenia Agencji Bezpieczeństwa Żywności, o tym, jakie polskie rolnictwo powinno być. Czy KOWR jest w ogóle potrzebny polskim rolnikom? Czy ta instytucja nie powinna zmienić formuły funkcjonowania na organizowanie sprzedaży, planowania polskiej gospodarki rolnej? Na pewno nie są potrzebni dyrektorzy, kierownicy, ta cała otoczka, która pożera pieniądze polskich rolników. To jest po prostu jawne pasożytnictwo i okradanie polskich rolników na funduszach promocji polskiej żywności, branie udziału w łupaniu tego polskiego rolnictwa kosztem zdrowia polskiego konsumenta. To samo mówię cały czas. Niepotrzebne są w ogóle izby rolnicze. Te izby rolnicze są do zaorania, to jest pasożyt, który pożera 36 milionów złotych z pieniędzy polskich rolników. Potrzebna jest duża, porządna organizacja konsumencka i proszę Państwa, właśnie zaczęliśmy tworzyć w różnych to województwach, w różnych gminach i powiatach będziemy tworzyć tą organizację rolniczo-konsumencką, konfederację konsumencko-rolniczą w rozumieniu taką niezależną od jakiejkolwiek partii politycznej, niezależną od niczego. Jest to ruch, który, na czele którego stoją ludzie, którzy mówią, że tak dalej nie może być. Tak dalej nie może być, proszę Państwa, bo będziemy chorowali coraz bardziej na raka, a glifosat w naszym organizmie będzie powodował spustoszenie poważne. Poczytajcie, do czego to doprowadza. Naturalnie rozmowa o polskim rolnictwie musi się opierać o kwestię związaną z opłacalnością, z ekonomiką rolnictwa, z planowaniem. W każdym województwie, mieście muszą powstać takie punkty sprzedażowe produktów rolno-spożywczych, a większy nadzór musi być na kwestię związaną z marketem. Market po prostu musi być skontrolowany pod kątem glifosatu, pestycydów i wszystkiego. I trzeba tłumaczyć naszym polskim rolnikom, produkujmy zdrowo, niech to kosztuje więcej, ale dla konsumenta na pewno to nie będzie kosztowało więcej. Po prostu pośredników, złodziei
przekrętaczy, którzy okradają polskie rolnictwo kosztem trucia polskiego konsumenta i wyniszczania polskiego narodu, w ogóle Polski, na rzecz kapitału zagranicznego, trzeba przegonić. Trzeba zbudować tą organizację, która będzie porządną organizacją, nieskorumpowaną, nie będzie brała pieniędzy od pana ministra rolnictwa, składająca się z konsumentów, świadomych konsumentów, którzy chcą aktywnie uczestniczyć, więc apeluję do was, badajcie się na glifosat, zobaczycie, co macie w swoich organizmach, zobaczycie, jak naprawdę wygląda rzeczywistość i czym zostaliście struci. To nie polscy rolnicy was struli, bo żywność, która się znajduje w polskich, pseudopolskich, bo to są nie polskie sklepy, to są zagraniczne sklepy, a żywność w tych zagranicznych sklepach nie jest polska. Tam jest promil żywności polskiej. Firmy zagraniczne zajmujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tuczem nakładczym drobiu, proszę Państwa, ale zarówno trzody chlewnej, to jest największy problem skażenia środowiska, ale jednocześnie patologii braku po prostu zdefiniowania gospodarstwa rodzinnego i wielkości gospodarstwa rodzinnego w hodowli zwierząt, jeśli chodzi o DJP. Tu trzeba ściśle dookreślić, proszę Państwa, co to jest gospodarstwo rodzinne, jakie są walory tego gospodarstwa rodzinnego, co to jest w ogóle rolnik i jaka jest wartość pracy rolnika, żeby miał opłacalność ekonomiczną produkcji rolnej. I proszę Państwa, Agencja Bezpieczeństwa Żywności spowoduje, że ten marketowy syf nie napłynie do nas, do Polski. Nie napłynie i nie będzie napływał na teren Rzeczypospolitej Polski, jeżeli nie będzie spełniał normy. Mogli to zrobić Duńczycy, mogą to zrobić Japończycy, mogą to zrobić Rosjanie, choć nie wszystko kontrolują, ale my jako Polacy możemy zrobić. Jesteśmy niezależnym, suwerennym krajem, w którym się po prostu nie przestrzega konstytucji. Łamała ją Platforma Obywatelska, łamie ją PiS. Jesteśmy zakładnikami jakichś 460 posłów, którzy mają nasrane, może nie wszyscy, żebyście na mnie nie obrazili, ale większość, znakomita, tak więcej niż 3/4 posłów, to są po prostu czubki, proszę Państwa, którzy się kłócą między sobą, społeczeństwo się nakręca, daje się wciągać w jakąś manipulację smogową, jakieś cuda, niewida, wymyślane. Tak naprawdę smog jest tylko i wyłącznie wynikiem tego, że jesteśmy, proszę Państwa, zasypywani jakimś gównem, syfem z góry, który robi zawiesinę. Tak naprawdę nie ma gdzie to wszystko się do atmosfery przedostawać. W latach 80. paliliśmy węglem i nikt nie umarł. I więcej tego było smogu niż w tej chwili jest i funkcjonował. Zacznijmy mówić o podstawowej rzeczy, podstawowej, najważniejszej. To jest żywność, a żywność tylko może wyprodukować indywidualny rolnik, który będzie przykładał się do tego, będzie produkował zdrowo. Dzisiaj rolnicy są zakładnikiem Ministerstwa Rolnictwa, które sponsoruje pseudoorganizacje związkowe, pseudostowarzyszenia do spraw mięsa, zakłamują rzeczywistość. Zobaczcie, że wszystko to, co ja mówię, po jakimś okresie czasu zaczyna się sprawdzać. Zaczyna się mówić, że Światowa Organizacja Zdrowia, że Europejska Organizacja do Spraw Leku wskazują, że azotyn sodu jest rakotwórczy. Wskazują, że antybiotyków w polskiej żywności, w polskim mięsie jest coraz więcej i nikt tego nie kontroluje. W związku z powyższym, proszę Państwa, musi powstać organizacja, muszą społeczne być społeczni inspektorzy, to musi funkcjonować, to musi być ustawowo uregulowane, to musi być zmiana polityczna i społeczeństwo musi zacząć myśleć mózgiem, bo zanim, proszę Państwa, cokolwiek zrobicie, to zdążą was wytruć. Jeżeli was wytrują, a podtruwają was z każdej strony, jak się tylko da. Jak nie, proszę Państwa, przez mleko, to przez ser będą was podtruwali, gdzie się da. Glifosat jest wszechobecny, jest wszędzie. A jest dlatego, że zwierzęta karmione są w tych hodowlach przemysłowych soją genetycznie modyfikowaną z Argentyny. Nie tylko z Argentyny, ale i z Ukrainy. Są podstawowym składnikiem bazy paszowej zwierząt i to powoduje, proszę Państwa, że jesteśmy potruci. Sadownicy,
po 30, po 40, po 50 zabiegów robią, tylko i wyłącznie jak im spiorą głowę i powiedzą, proszę Państwa, że trzeba pryskać, to oni pryskają ile wejdzie. Później się dziwią, że nie mogą sprzedać jabłka, bo są pozostałości. Naturalnie, nikt nie będzie chciał jabłek z pozostałościami, nikt nie chce jabłek i nie kupię ja osobiście jabłek, jeżeli na międzyrzędziach będzie pryskane, trawa będzie pryskana Roundupem, tak, glifosatem i trzeba uczciwie o tym powiedzieć. Chcecie produkować, produkujcie mniej tych jabłek, ale wysokiej jakości, na rynek wewnętrzny konsument to kupi. Zacznijcie myśleć mózgami. Niepotrzebne Wam są izby rolnicze, niepotrzebne Wam są organizacje rolnicze, pseudo, które tylko i wyłącznie biorą od Was po 100 zł składki, czy po 120 zł składki. Zapytajcie się, czy Bustowski bierze, czy Bustowski mówi, dajcie Bustowskiemu. Nie, w dupie to mam, bo ja po prostu chcę, żebyście aktywnie sami od siebie zaczęli działać i brać sprawy w swoje ręce. Jeżeli tego nie zrobicie, żadna organizacja związkowa, żadna federacja, żadna fundacja, żaden komitet obrony polskiego rolnictwa, nikt tego za Was nie zrobi. Musicie sami aktywnie zacząć działać i myśleć. I myśleć. Zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli pryskane jest wszędzie wszystko Roundupem, jak leci, jak popadnie, żeby obniżyć koszty, że nowoczesność, spryskamy sobie Roundupem, przygotujemy Roundupem pole, wjedziemy agregatem, stależówką, zrobimy zasiew, mamy niższe koszty. Ale co mamy? Mamy, proszę Państwa, efekt końcowy taki, że glifosat, ta substancja pochodna, która znajduje się w środkach ochrony roślin, znajduje się później w żywności. Sami siebie trujemy, wyniszczamy glebę, wyniszczamy środowisko i w efekcie końcowym, no konsument jest truty. Zdziwieni jesteście, skąd jest glifosat w organizmie? No nic dziwnego. Mleko, masło, mięso, proszę Państwa, warzywa, owoce, wszystko posiada pszenica, posiada glifosat. Co byście nie zbadali, jest glifosat. Dlatego trzeba zrobić badania u siebie. To nie są duże koszty. 140 zł, budujecie za 140 zł świadomość w swoim umyśle, że zostaliście w sposób celowy struci. Bo nikt normalny, żaden normalny minister rolnictwa, który nie ma dokumentacji świadczącej o tym, że produkt jest w 100% bezpieczny, nie wyrazi zgody na możliwość stosowania tego środka, a stosuje się go w Polsce od 30 lat. Napiernicza się leje. Jak nie jeden minister z PSL-u, jak nie z SLD, jak nie, proszę Państwa, z tych, proszę Państwa, Platformy Obywatelskiej, to teraz z PiS-u Jurgiel i zarówno Ardanowski wyrażają zgodę na stosowanie tego typu środka. Nie da rady mówić o polskim rolnictwie w sposób normalny, kiedy samorządowcy nie rozumieją powagi, jak ważne jest rolnictwo. Ja nie rozumieją, że trzeba polskim rolnikom pomagać, że sami szkodzą polskiemu rolnictwu. Trzeba współpracy Polaków, zacznijcie się pukać. W dupie mam Platformę Obywatelską, PSL i wszystkie partie polityczne, łącznie z PiS-em, mam szeroko, głęboko w dupie tych polityków, jeśli nie zaczną mówić o kwestii najważniejszej rzeczy w tym kraju. O polskim rolnictwie, polskiej gospodarce, o polskim bezpieczeństwie żywnościowym, o strategii bezpieczeństwa żywności. Nie zaczną w samorządach tworzyć magazynów rezerw żywnościowych i nie zacznie się rozmowa i dyskusja na polskie rolnictwo. Żaden polityk nie przedstawia dla mnie żadnej wartości, dopóki z ławy sejmowej nie zacznie mówić, proszę Państwa, o powadze polskiego rolnictwa, o dopłatach dla polskich rolników, o poszanowaniu prawa własności i o zbudowaniu zdrowych relacji pomiędzy Polakami. Na pewno te wszystkie instytucje, jak Izba Rolnicza, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, to wszystko, proszę Państwa, musi ulec całkowitej zmianie. Ludzie, którzy zajmują się tym, proszę Państwa, realizują politykę rolną pana ministra Ardanowskiego, która jest szkodliwa dla polskich rolników, a w szczególności szkodliwa dla polskiego konsumenta. Dzisiaj trzeba dyskusji. Jak wyjść z problemu
jak zrobić, proszę Państwa, żeby wrócić i uratować polskie rolnictwo. Ludzie wrócą do produkcji i będą produkować zdrową żywność. Tylko ludziom trzeba dać instrument do ręki i możliwość funkcjonowania. Zobaczycie, jaki problem zacznie się w mleczarstwie. To dopiero będzie problem. To dopiero mleczarze zaczniecie myśleć głową. Bo na razie rolnicy, to nas nie dotyczy, więc wielkopolski rolnicy, którzy zajmują się hodowlą zwierząt trzody chlewnej, jak był ASF na ścianie wschodniej na Podlasiu, no przecież was to nie dotyczyło. Dzisiaj was to dotyczy. Tak samo mleczarze, no przecież was nie dotyczy problem. Będzie dotyczył. Konsumenci, najważniejsi, ci, którzy są odbiorcami produktów rolnych, tej żywności przetworzonej, która ma być zdrowa. No przecież was to nie dotyczy. To tylko was rząd wytruł. To tylko te rządy Platformy Obywatelskiej, PSL-u, Lewicy i obecnego PiS-u, wasi przedstawiciele w rządach, w samorządach, oni pozwolili was wytruć. Oni doprowadzili do sytuacji, że wasze rodziny, członkowie waszych rodzin, część już znajduje się na cmentarzach, wasze dzieci są podtrute i nikt o tym nie mówi. Przecież oni milczą. Bo po co? Lepiej siedzieć przy korytku, lepiej brać po kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie i być szczęśliwym. Na pewno, bądźcie pewni, oni niektórzy nawet nie mają świadomości, bo oni na stołówce poselskiej idą i jedzą kotlecik schabowy stuczu nakładczego, produkty mają stuczu nakładczego. Niestety, tak wygląda rzeczywistość dzisiaj w Polsce. Nie ma przedstawicieli, którzy będą mówili o polskim rolnictwie w rozumieniu strategii bezpieczeństwa żywności, jakości żywności. Czy nie możemy jak Dania być też tacy, którzy będą mówili o tym, że wprowadzamy normy, normy niezależne od norm europejskich, chcemy zdrową, bezpieczną żywność? Co nam to zabroni? Jesteśmy suwerennym krajem. Jesteśmy niezależni od praktycznie nikogo. A nie potrafimy jako naród polski zacząć mówić, co jest najistotniejsze dla nas? Potrafimy się kłócić? W dupie mam pisowców, w dupie mam PSL-owców, platformusów i wszystkich. I zacznijcie mózgiem myśleć, bo oni za was nie pomyślą. Skoro oni za nas nie myślą, zacznijmy my myśleć sami. Utwórzmy swoją partię polityczną składającą się z rolników, z konsumentów i wtedy zacznijmy, proszę Państwa, rządzić w tym kraju. Konsumpcja to nie tylko rolnictwo, to kredyty, to wszystko, co nas dotyczy, to frankowicze, to wszystkie grupy społeczne, które korzystają, proszę Państwa, z tego dobrobytu, jaki mamy tutaj i jest nasz kraj. Jeżeli tego nie zrobimy, zapomnijcie. A was, rolnicy, apeluję, odejdźcie od glifosatu, zacznijcie zdrowo produkować, zacznijcie robić badania na glifosat, namawiajcie swoje rodziny, swoje dzieci, róbcie badania na wszystkich. Pokażmy, jak z truli rękoma doradztwa rolniczego, które wszędzie i tych pseudoorganizacji rolniczych, tych pseudo, proszę Państwa, firm, które zajmują się sprzedażą środków ochrony roślin, jak z truli Polaków. A wtedy wygramy z marketami. Pozdrawiam.